Dzisiaj się przejedziemy linią 24 z pętli Blachownia do pętli Górka Narodowa. Zamykamy wszystkie drzwi. Odjeżdżamy z pętli Blachownia Park and Ride. Włączamy prawy kierunkowskaz. Następny przystanek to jest Blachownia PKP. Mamy zielone światło. Zatrzymujemy się na przystanku Blachownia PKP. No, otwieramy drzwi, a wy otwieracie łapkę w górę. Ja otwieram drzwi, a wy otwieracie łapkę w górę. Za 3, 2, 1. Zamykamy drzwi i też wy możecie zamknąć subika. Za 3, 2, 1. No te drugie drzwi to są odskokowo przesuwne, czyli to znaczy, że one są no takie te wysuwane. Zatrzymujemy się na przystanku Warszawska. Otwieramy pierwsze drzwi. No a tutaj też jest zblokowana połówka. O, tu na niebie są gwiazdy. Myślę, że trolejbus to mi się nie wytrolei. Oj, muszę się cofnąć. I teraz zmieniamy zwrotnicę. Skręcamy na drugim zjeździe. Musimy poczekać, bo mamy czerwone światło. Już włączam lewy kierunkowskaz, aby dać sygnał, że skręcam. Już możemy jechać. Nie wytrolejł nam się trolejbusik. Zatrzymujemy się na przystanku Dworzec Główny. No, zatrzymamy się tak. Otwieramy drugie i trzecie drzwi. Zamykamy drzwi. Tutaj mamy wskaźnik zwrotnicy, więc my sobie zmieniamy ją, bo to nie jest nasz kierunek. O, już jest zmieniona zwrotnica. O, tutaj jedzie Stellaris Urbino 12. Trzeciej geny. A my jedziemy Solarisem Trollino 12 trzeciej geny. Wjeżdżamy w zatoczkę przystankową. Zatrzymujemy się na przystanku Aleja Jana Pawła II. Otwieramy wszystkie drzwi. Zamykamy wszystkie drzwi. Odjeżdżamy z tego przystanku. Skręcamy teraz.
nas. Słychać brzęczyk od jakiegoś Solarisa. Nie wiem, co to za miasto Tessa. Musimy poczekać, bo tutaj mamy czerwone światło. Oj! Może mi się jeszcze ten trolej nie wytrolei. Nie. Nie wytroleił się. Zmieniamy na lewy pas. I wjeżdżamy w zatoczkę przystankową. Zatrzymujemy się na przystanku Wyspiańskiego. O, tutaj jedzie 169 na górkę. Otwieramy pierwsze drzwi. Zamykamy pierwsze drzwi. Szkoda, że tutaj nie ma rąk kierowcy. No to jest właśnie mega duży minus dla tej gierki, czyli Nix Buses and Trams, bo tak się ona nazywa. Musimy się przygotować do skrętu. No tutaj mamy zakaz skrętu w prawo, ale nie dotyczy autobusów tej komunikacji. Czekajcie. Podepnę się do trolei. Nie do trolei, tylko do trakcji. O, opuściły się już troleje. Ja tylko muszę to zrobić mega idealnie. O, czekajcie. Albo może wjadę tutaj na górę i podepnę tam na górze się do trakcji. Zatrzymujemy się na przystanku Opolska. Otwieramy wszystkie drzwi. O, no i teraz możemy się podpiąć do trakcji. Zamknę drzwi. Bo jeszcze muszę wycofać. Hop. Otwieramy drzwi, klikamy ten przycisk i troleje podpięte. Zamykamy wszystkie drzwi. Odjeżdżamy z przystanku Opolska. Muszę tutaj ostrożnie zjechać. Zatrzymujemy się na przystanku Złocień PKP. Otwieramy drugie drzwi. O, coś komentują o pociągu. Pociąg Retro ze stacji Olkusz do stacji. Zamykamy drzwi. Wyjdzie na tor czwarty. Przy peronie czwarty. Prosimy zachować ostrożność. Odjeżdżamy z tego przystanku. Skręcamy teraz na ulicę 7. Jedziemy prosto. Po
pominiemy ten przystanek Siewna, bo to jest na żądanie. Może wyhamuję tu? Już włączam lewy kierunkowskaz. Nie, to znaczy prawy kierunkowskaz, bo ja nie skręcam w lewo, tylko w prawo. Nie wiem czemu, ale podniosły się nam troleje. Zatrzymujemy się na przystanku Wrocławska. Otwieramy drugie i trzecie drzwi. No tutaj to co jedzie? No tutaj ten. Muszę tylko sobie... Nie zobaczę tam co jedzie. Bo nie umiemy tu przestawić kamery. Wjeżdżamy na pas tramwajowy. No może mi się trolejbus wyślizgnąć i odepną mi się troleje od trakcji. Ale na przystanku je sobie podłączę. Chyba, że dla nich będzie za wysoko, to pojedziemy bez nich. Już zjeżdżam z tego prawego pasa, z tego tramwajowego pasa. Zatrzymujemy się na przystanku osiedle Piastów. Wjeżdżamy na pas tramwajowy. Otwieramy pierwsze, drugie, trzecie drzwi. Zamykamy pierwsze, drugie, trzecie drzwi. Akurat dobrze się składa, że wjechałem, bo tutaj kierowcy muszą opuścić pas. Mijamy się z Duwagiem. Jadę stąd. Zatrzymujemy się na przystanku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Otwieramy pierwsze drzwi i trzecie drzwi. Zamykamy pierwsze i trzecie drzwi. Następny przystanek to będzie Górka Narodowa. Jeżdżamy na pas tramwajowy. Hop. Opuszczamy pas tramwajowy. O, no i tutaj jest już pętla. Ja tylko muszę wjechać tak, żeby mi tego mana nie walił, nie? No, zatrzymaj się tu. A, wysiadłem teraz. Otwieramy drzwi i pamiętajcie o subiku i lajczku. Pa.